Obecnie zostanie odczytana informacja kadrowa dotycząca szkolenia zawodowego podstawowego SP3A/24. Szkolenie zawodowe podstawowe policjantów o oznaczeniu kodowym SP3A/24 odbywało się w okresie od 26 marca do 18 października 2024 roku. Zgodnie z rozkazem nr 121/24 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 26 marca 2024 roku szkolenie rozpoczęło 216 słuchaczy. Do egzaminu kończącego szkolenie przystąpiło 201 słuchaczy, a z wynikiem pozytywnym zakończyło 200 słuchaczy. Serdeczne gratulacje. Rozkazem nr 352/24 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 18 października 2024 roku słuchacze zostali skierowani do terenowych jednostek policji. Wśród słuchaczy szkolenia SP3A/24 jedna osoba ukończyła szkolenie zawodowe podstawowe z oceną co najmniej bardzo dobrą, za co otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego z wyróżnieniem. W dniu 18 czerwca 2024 roku w Szkole Policji w Katowicach odbył się 8 konkurs wiedzy prawnej. Posterunkowy Paweł Duława z grupy 6 został zwycięzcą tego konkursu. Posterunkowy Adam Motowidło z grupy 2 zdobył 3 miejsce, a posterunkowy Kamil Giermala z grupy 7 ukończył rywalizację na wysokim 5 miejscu. Ponadto za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, pełnienie dodatkowych, nieetatowych funkcji, m.in. dowódców grup szkoleniowych oraz godne reprezentowanie Szkoły Policji w Katowicach, Komendant Szkoły Policji w Katowicach wyróżnił 20 niżej wymienionych policjantów. Bardzo dobra opinia wystawiona przez kadrę dowódczo-wychowawczą i dydaktyczną potwierdziła, że dla tych osób zawód policjanta jest pasją, którą są w stanie zarażać innych.
Dziękuję.